Paropaszcza nazywa na przykład z Kierniewicka. Paropaszcza z Kierniewicka, po wypiciu para leczy z paszczy, tak. Będzie to radosne, skoro tak, tak pięknie jak tutaj na scenie. Łukasz, bo mnie tak poparzeni kawą trzy rozgrzali, że może ja zdejmę ten płaszczyk. No i zdjęła, a po 5 minutach na scenie usta sinieją, nogi się trzęsą. Trzeba tak to właśnie wyglądało. Szukać odzienia dodatkowego. Ale też, no, ludzka rzecz pogadać. Szanowni Państwo, mogę? Proszę. Bo dzisiaj specjalnie chcielibyśmy dla Państwa zacząć nieco inaczej niż wczoraj. No bo wczoraj było z takim dobrym przytupem od razu na początek muzyka i tak Państwo trochę skonsternowani tutaj stanie, bo ani zaśpiewać, ani zatańczyć, bo każdy pilnuje tego swojego miejsca tutaj przy tej barierce. Więc dzisiaj pomyśleliśmy przy układaniu line-upu, że dałeś na początku Państwu pośmiać. Bo śmiech, przede wszystkim zdrowie, bo śmiech to wspaniałe ćwiczenia dla mięśni brzucha, a bo śmiech również zbliża ludzi do siebie i stajemy się trochę bardziej radośniejsi dla siebie, a że pogoda nie jest zbytnio dobra, po drugie jest jutro poniedziałek, trzeba iść do pracy, więc zacznijmy sobie ten dzień od naprawdę radosnej rzeczy. A mogę coś powiedzieć? Proszę. No bo ja się ciągle do ciebie uśmiecham, a ty mnie ignorujesz. Mówię, na ludzi patrzyłem. Napatrzyłem się już na siebie od wczoraj. Chciałam tylko powiedzieć, ludzi, że pozwolę, fajnie jest odwzajemnić uśmiech. Dziękuję. Za chwilę na tej scenie pojawi się dwóch absolutnie fenomenalnie i prześmiesznych panów. Fenomenalnych i prześmiesznych panów. Na co dzień występują w kabarecie niemoralnego pokoju. Moralnego niepokoju, tak? Bo bym oczywiście pomylił. Jeden z nich to, no właśnie kto? Rafał Zbieć. A drugi z nich to Maciej Cieślak. Chciałbym, abyście bardzo serdecznie i bardzo gorąco, jak to nas Kierniewiczan przystało, przywitali ich gorącymi brawami. Dobry. Proszę pana, ja dobrze trafiłem tutaj do pana. A gdzie pan chciał trafić? Do pana. No to ja. Dobrze, bo to jest biuro matrymonialne second hand. Tak, zgadza się, dokładnie. Budnicą, wie pan. I tak ględzi, i tak ględzi. No. I bardzo dobrze mówi, bardzo dobrze mówi. No czyli nie, co? No nie wiem. Rozumiem, że szukamy żony dla pana. Tak, jakby pan mógł pomóc, to by cała rodzina była wdzięczna. Oczywiście, nie ma problemu, już no. Pomagam. Dobrze, i od razu, pierwsze pytanie. Tak. Czy pan ma jakieś swoje wymagania w stosunku do kandydata? Nie. Nic? No to trzeba, tak? No wie pan, cokolwiek. Jak pan ciśnie, to jedno bym miał. Żeby ona do mnie nie miała żadnych wymagań. A poza tym wszystko jedno. Wszystko jedno? Raz, dwa polecimy, ja nie jestem obrzydliwy. Wszystko jedno. Proszę pana, wszystko jedno to prościzna. Pierwsza z brzegu będzie dobra, gwarantuję. Już mówię, jest. No. Mamy trafiona. Poznajcie się tak. W takim razie. Uwaga. Pani Hyacynta. Coś takiego człowiek zobaczy, aż się zastanowi. No wszystko jedno, tak się mówi, a to nie aż tak wszystko jedno. No ale co? No, taka przytyta, wie pan, no taka przy kości, no aż zdjęcie wypukłe się wydaje. 3D bez okularów. Ale buzię ma wesołą. A nie wiem, z czego ona się cieszy. Czy śmieje jak głupia do sera? Co ona w ręku ma? Ser! No widzisz. To się zgadza. Ja może nie za chudy, ale troszkę za gruba, no za gruba. No proszę pana, proszę pana. Nie przyglądam, ja w ogóle nie wiem, co ona jest, talerza, proszę pana. Dobrze, nie ma problemu, jest druga. Dawaj pan druga. Proszę bardzo, no. Kto tutaj się patrzy? Pani Wiesława. Tak. Pan, co pan tu prowadzi? Co? Co pan tu prowadzi? Biuro matrymonialne, czy zakład pogrzebowy? No i o co chodzi, no? O co chodzi? Ile lat ma ta kandydatka? O ile lat? No już ile lat? Konkretnie, dwie cyfry czy trzy cyfry stoją? No rzeczywiście, no pani Wiesia, no ma swoje lata. Na lata, chyba wieki. Czy ją widzę, co ona się kiedyś w węglu odcisnęła, no. Proszę pana, pani Wiesia ma swoje lata, zgoda. Ale ma także młodzieżowe zainteresowania. A jeszcze sika? Proszę bardzo, lubi taniec, muzykę, kolekcjonuje płyty. No bardzo dobrze, płytą niedługo ją przykryją.
Co ty wiesz, Anton? Daj pan spokój. Panie. Oj, bez przesady, bez przesady. Proszę bardzo. Stoi sama, bez podkórki. Ta oczy ma otwarte, żyje. Ale ta taka oferta last minute. Dobrze, to w takim razie co pan powie o tej blondynce? A ta piękna, ale zaraz o tych blondynkach takie żarty głupie są, że też blondynka nie rozumie, to prawda to jest? Nie, no to głupoty są jakieś, jakie tam żarty? To są takie stereotypy. Da? A oczywiście, absolutnie to nieprawda. A widzę jak? Przecież nie każda blondynka jest głupia. No. Proszę się nie sugerować polską sceną muzyczną. To nic nie da. To nic nie doda. Ja miałem podobną koleżankę, identyką, ona była taka głupia, pan nie uwierzy, wiesz, ona mi kiedyś chciała zrobić zdjęcie telefonem. Mówi, Kościu, stań ci telefonem zdjęcie zrobię i ciśnie, że zrobi mi telefonem, panie, zdjęcie. No i co w tym dziwnego? Nie, ale stacjonarny. Kabel darła ze ściany, a nie poszło. Dobrze, nieważne, w takim razie na to niech pan zerknie, pani honorata. Aby wolał nie mieć kobiety ze wsi, ja w bloku mieszkałem całe życie. Ja inny, ona jedna się nie dogadała. Nie no, zaraz, chwila. Skąd pan w ogóle wie, że ona jest ze wsi? No zdjęcie widzę, no człowieku. No co, no że ma warkot, że pana. Wiele dziewcząt w mieście też nosi warkot. Może i tak, ale one nie stoją z widłami przy traktorze. No. Traktor kopa się na koń z tyłu. Co ona ma takie krótkie nogi tam u dołu? Nie, nogi normalne. Jak normalne? Nie ma takich nóg. Nie, nogi normalne. Stoi po kolana w gnoju. To jest pan. Dobrze rodziła. To odpada. No dlaczego? No czego jej brakuje? Zęba. A po co jej ząb do rodzenia? To pan się serio pyta, czy pan do szkoły nie chodzi? Nie no, zaraz, to co? No, ząb do rodzenia, no do rodzenia. A jak kobieta bez zęba urodzi? Co pan do szkoły? No jak? Coś, no jak bez? Pani. No gdzie no bez? No jak? Pani, no jak kobieta bez? No człowieku. No jak? No pani, no jak? No ale po co? A pępowinek to chatnie. Przecież to jest taka cała oddzielność, to przecież nie można to razem. Tak, dobrze. Stop, tutaj, no. Proszę. Na to pan spojrzeć. Pani Kazia się do pana uśmiecha z hulajnogi. No to hulajnoga to mi zgadza, ale to jest pan Kazik. No. Ja? No co ja, przebrany chłop, nie poznam, że stoi w kaleszonach, to ja przebrany chłop, transwestyta. Transwestyta? Ja i koniec podzianka. By pan nie poczęstował. Nie, proszę pana, no jeszcze długo dziękuję bardzo. Nie, proszę pana. Mamy. Ta to już jest najlepsza. Pani Jola z kontu prywatnego. A ja pisałem w formularzu ryby nie. Ryby nie, a pan co mi proponuje? Ale co, że z kontu prywatnego? To panu będzie ryby z masy. Czy nie o to chodzi? Ona jest pod znaku ryby. Znak zodiaku ryby. No zgadza się, ryby. No i co z tego? Pan się zapamięta. Darmowa rada się panu przyda w robocie. Ludzie spod znaku ryby nie myją nóg przed snem. Położy się taki wieczorem i przy sobie nie zrobi nic. Rano wstanie do roboty, powiedzie jak stał, tak się położył, nic. W sobotę wejdzie, udaje, że się myje, wodę odkręcie, nogi nie postawi, panie. Takie zawzięte ludzie. By umył, nie umyje. Takie zawzięte ludzie. Zawzięte ludzie. No skąd pan to wie? Ja jestem spod ryby. To się mnie nie oszuka, tak? Ja to codziennie widzę. A to dobra, zaraz, to pan jest spod ryb, ona będzie spod ryb, no i co to szkodzi? To swoje tak nie śmierdzi jak tu. O, i to tyle w takim razie, koniec. No a co pan poleca, bo matka czeka, ja muszę. Ale tak szczerze? No jak dla siebie. Dobra, transwestytę panu polecam. A to jest szkło. Dobra, patrz pan, taki transwestyta. Wygląda jak baba, robi jak chłopak. Ale panie... Sam lodówkę w mieście. Przy samochodzie pogrzebie, przy gazie pogrzebie, przy prądzie pogrzebie. Panie, wszędzie panu pogrzebie. Tu jednak w nocy to może być problem. A nie, to wie pan, jak jest ochota, to i pies kota wyłomota. Damy radę, proszę pan. Matka! Udało się! Dobrze jest! W pozy bardziej. Żona wpada i mówi do męża, Stasiu, czy ty pamiętasz, że dzisiaj jest 25. rocznica naszego ślubu? Może ja rosół zrobię, koguta zabiję. A mąż... A co on winie? Hetman! Biegaj, piesku, biegaj! Dobrze! Patyk przynieś! No, przynieś patyk! No dobrze już, nie, to ja sam pójdę. No. Sernik! Hetman! Sernik! Biegaj, Hetman! Siedź, sernik! Biegaj! Z pieskiem? Też! Który to pana? A jak który? Największy, tamten, hetman.
Karelofiński pies na niedźwiedzie. A pana którym? Tu go miałem, ale nie wypadł. O tam, widzi pan, tam jest. Czernik taki żółty, wie pan, tam. Kuca, kuca, widzi pan? Kurde, słabo go widać, bo go wróbel zasłonił. Uciekaj, sio! A mój na niedźwiedzie. Na niedźwiedzie, prawda? No tak. O, to u nas na osiedlu się nie najdzie. Kto tu niedźwiedzia widział, panie? Może pan miał biuro? No, miał. No pan, to nie wiadro, panie, to na skrubunek tylko. No. Jak? Panie, sam spirytus! No, i pigwa. Pale, ale w okolicznościach, które tutaj nie zachodzą, także wie pan, mam swoje zasady, się ich trzymam. A można wiedzieć, jakie zasady? Ja tak sobie wymyśliłem, się tego trzymam, że ja palę papierosy tylko po tym. No bardzo dobrze, ale po czym? Co pan taki niedomyślny po czym? Po łupu cukru? Po rachu ciachu? Po szurumuru? A, po... Co pan tu pokazuje takie... Dobrze, to już wiem, o co chodzi. Teraz wiem, o co chodzi. Teraz to wszyscy wiedzą. A jeśli to nie tajemnica? Dużo pan pali? Praktycznie rzuciłem. Co? Zdrowie nie pozwala? Zdrowie pozwala, pane. Panie, oba płuca są, cuk jest tylko dymić. To co pan nie dymi, jak taki cuk? A tam, panie, kiedyś to jarałem jak smok sześciu głowy. Kiedyś to non stop, odpalałem jednego, drugiego, to cały czas. A raz mi się przyfarciło, bo to trzeba mieć szczęście, wie pan, to paliłem dwa naraz. Jeden normalny, druga cygaretka. To może pan się przekopić? Gdzie tam, panie? Czasem to mi tak chce się jarać, że po ścianach chodzę. A? Z nudów to można i z żoną kotłownie odstawić. Aż tak to się nie nudzę. Wolę sam ze sobą Warszawę, jak będę. A tam, bo ja to też był palacz pierwszej wody. Za młodu to cały czas, to nie wiem, tak było napalone w domu, że to szarówka cały czas. Ja już nie wiedziałem, czy noc, czy dzień. Już chwałem przed nią te papierosy, ale weź to schowę. Weź to schowę, papierosa z gęby nie wyjmowałem. Nie schowasz, to wiadomo, gdzie to leży. Ale się kompletnie teraz jej odmaniło, jej kompletnie na drugą stronę, panie. Teraz ona tylko z Częstochowy do Licheńca i z powrotem. Takie mam pendolino. Teraz jak dym, to już tylko z kadzidła, panie. Hetman, sernik! Hetman! Sernik! Czekaj, hetman! Siedź, sernik! Dobrze, no. No. A dzieci pan ma? Szóstkę. Dużo, to pan trzy dymi. Żeśmy z żoną palili bez filtra. Jak był młody, nie wiedział, jakie to szkodliwe, panie. Teraz sześć osób chodzi, daj kasę. Wie pan, jak panu żona wprowadziła tak... Dobrać, panie. Tylko w moje każdy pali swoje. No, są jeszcze profesjonalne palarnie. Daj pan spokój. Ja nie będę to popylić tak trzeba, wie pan. To po pierwsze, a po drugie, panie, to wiadomo, kto to wcześniej palił. Jest taką człowiek legendę jak ja. No, najlepiej to by było taką świeżą paczkę rozfoliować, co? Fabryczną. No, taką sklepową. Tak, no. Marzenie ściętej głowy, tak zerwać banderolę. Nie te czasy. Bieda. No jak pan sobie radzi w tej trudnej sytuacji? E-papieros. No palić tak jak pan, to bym się zamordował. Ja myślałem, że pan jest taki erotyczny kozak, a pan taki śmierdzący kopciuk. No bardziej. Dobra, to ja tak na koniec mam taki dings, że ja papierosa palę. A pan ma coś takiego? A też mam, wie pan. Co pana? Sok z brzozy piję. Proszę? Sok z brzozy popijam. I co dobre to jest? Nie pamiętam smaku. Nie, dupę zawracasz sobie. Chodź, hetman, dziewczę do domu. Chodź. Hetman, co? Zrzuć go! Trzymaj się, sernik. Zrzuć go! Trzymaj się, sernik, nie daj się. Co się trzymaj? No pan z życia nic nie ma, psu pan zabroni. Dziubaj, jeszcze dziubaj.
Co se dziubać, panie, no! No on już wie, co się dziubać, on już wie, co się dziubać. Panie, panie, pies sen, pies sen, tak. No koniec świata! Ona czuje we mnie piną, wytroiła się jak biją. Cholera! Jak ja nie cierpię zakupów, ale co my tu mamy? Złoty łańcuch jest, dres męski jest, dres damski jest, gumowa kość dla psa jest, gumowe zwłoki dla psa są, dres dla zwłok jest. Wiersze Miłosza, tak? Worki do kosza. No piszesz, babo, wyraźnie. Worki są, teraz ten obraz. Obrazu nie ma. Dzień dobry, witam serdecznie, witamy w naszej galerii. Czym mogę służyć? Proszę pani, no, proszę pana, obraz chciałem kupić. Wspaniale, doskonale, cudownie. Ale jaki? Jakiś obrazowy, nie? Proszę pana, ja pytam jaki, no bo są różne. No cholera, jak ja nie cierpię zakupów. No za komuny było lepiej. Człowiek tylko wszedł, się wziął, rozejrzał i wyszedł. Teraz trzeba wybierać. Halo? No cześć słonko, jaki tam chciałeś ten obraz? No ale są różne. Są ale ci mówię, że są Może być różny. Różny, ale jaki? Nie wiem, olej, nie olej. Pan spyta małżonkę. Niech skonkretyzuje. Małżonka! Konkretyzuj. Ja też nie wiem, co znaczy, no. Nie wiem, olej, nie olej. A ocet? I ten grzyb na ścianie? Aha, dobra. Aha, dobra, no to, no to pa, paszło, tylko pa. Stara mówi, że duży jak cholera. Czyli duży, dobrze. A tematyka, powolna? Tematyka to jest taka, żeby zakryć grzyba. Czyli grzybobranie odpada. No razem z tynkiem odpada. Dobrze, proszę pana, co ja bym mógł panu zaproponować? Tak się zastanawiam. Coś może ze sztuki nowoczesnej. Może być. Tak, właśnie tam. Tam mamy taki wspaniały obraz. Proszę zerknąć, tam jest. Niebieska wiewiórka. A to niebieska wiewiórka to widzę nie sama. Z nadnaturalnej wielkości męskimi genitaliami. Widzi pan? Aż za dokładnie. No, jak się panu to dzieło podoba? No ja nie mam nic przeciwko wiewiórkom. To jest normalne zwierzę, tam sobie żyje w lesie, proszę pana, tam sobie orzechy w lesie trzepie. Niech się trzepie orzechy sobie, ale po co jej taki dziadek? Co pan, jelenia szuka? A właśnie a propos, pan mi przygotuje na jutro obraz, tematyka jest jeleń, na rykowisku łazi, trawę żre, po francusku siapa się. A wie pan, jak jest po francusku żmija? Nie. Kusi kosa. Jeleń, proszę pana, tylko żeby ten jeleń był bez takich dodatków, jak ta niewiórka, proszę pana. I drugi obraz pani przygotuje, tematyka jest mój autoportret. Nie, nie, no chyba pana portret. Pana autoportret, co pan kuchuje? Dobrze, oczywiście, przygotuję no. panu ten pana autoportret. No. Dobrze, a ten autoportret to ma być wykonany w jakim stylu, nie wiem, ekspresjonistycznym, impresjonistycznym? Kubistycznym? Że pana ma być wykonany w stylu tak jak ta wiewiórka. Ona czuje no, we mnie biją. I będzie biegła się jak biją, biją, biją. Jurek, Jurek, Jurek! Co robisz? A tak się patrzę na dzieciaki w piaskownicy, tak się zastanawiam, jak one tak się mogą cały dzień bawić bez alkoholu.
No nie wiem, a co jest? Słuchaj, jest to wina. Moja żona jest w ciąży i niedługo będzie rodzić. Super! No, bo to chłopak! A, to w ogóle dobrze, będziesz miał od kogo forsę pożyczać na starość. Kurde, tylko widzisz, właśnie nie bardzo wiadomo od kogo. Jak to nie wiadomo? Bo ja cały czas nie wiem, jak udać na imię. To prosta sprawa. Nie, to w ogóle nie jest prosta sprawa. Prosta to sprawa. Wszystkie imiona mi się tak głupio kojarzą, że nie wiem. Z żoną mamy w domu oto taki młyn, że nie wyobrażasz sobie. Właśnie przed chwilą, żeśmy obiad jedli. Jak żeśmy się skłócili o to imię, jak pieprzałem pięcią w stół, to aż kotlet podskoczył. I wyleciał przez okno. Właśnie ja do ciebie w tej sprawie przychodzę, tego kotleta, bo on chyba, wiesz, wpadł na twój balkon. Widziałeś go może? Może? Kotlet taki brązowy, taki by na twój balkon wpadł. No, był jakiś kolor, tak. Taki brązowy. A nie patrzyłem na kolor. A to mój, to mój. Dobra, fajnie, jest, dobra. Super, że się znalazł, no to... Tym go ze sobą wziął na górę. A ja już go ze sobą zabrałem na dół. Gdzie go do piwnicy zniosłeś? Nie, zjadłeś go! No, zjadłem go, no leży na balkonie kotleta, to go zjadłem. No ale mój, gdzie będę pytał kotleta, czy jest? Trzeba było się zapytać. I co mi kotlet powie? Odnieś mnie na górę. Dobra, no, ja ci... No nie, kotleta mi zeżar. To ja tu lecę po prostu po schodach. Jak głupi, mała sobie nóg nie połamały. Dobrze, że lecisz. Ja słyszałem, że lecisz, to szybko jadę. Kotlet mi zeżar. Dobra, ty, ja ci pomogę z tymi imionami za tego kotleta. O, dobrze, bo to wszystkie imiony mi się tak głupio kojarzą. To trzeba podejść, wiesz, z pomysłem. No, historycznie go nazwać. To patrz, proszę ciebie, Henryk. Widzisz, i gotowe. Henryk to mi się kojarzy, że to jest Henryk Święty. Ja. Co no, chłop w okularach, w wózeczku leży. To Stefan. Stefan to z kolei Stefan Szeroński. Przyjdą ludzie zobaczyć dzieciaka, to co? On ma garbaty nos. Dlaczego? Mój wujek jest Janusz i ma garbaty nos. Ta moja ciotka też ma garbaty nos, a jest Leokadia. A jak ma na drugie? Janusz. Ty, ale czekaj, bo z tobą się w ogóle nie da gadać. No, tak. Bo to nie jest proste. Lecimy tak. No. Edek. Edek z fabryki kredek. Janek. Janek, co ma w tyłku zwany. Radek. Zrobiony przez przywary. Michał. Co sobie kija wpychał? Jakiego kija sobie wpychał? Co ty mówisz? Z tobą się nie da w ogóle. Ale bo to nie jest prosta sprawa. Bardzo prosta, tylko to mi się wszystko kojarzy głupio. Mateusz, bajkę przełóż. Ambroży nie przełoży. Łukasz, czego szukasz? Pewnie tego kija od Michała. Przestań z tym kijem! Ty, to jest dobre, tego się nie da zniszczyć, uważaj. Pan Krac. Pies. Tomasz. Lis. Jarosław. Kret. A to wiadomo. Ty, a może nazwij go, proszę ciebie, nowocześnia, tak, Krystian. Nie no, nie nadam mu Krystian. No, dlaczego? Krystian i Sebastian to są takie gejowskie imiona. Co ty głupoty opowiadasz? Nie, no, ja... Mój brat jest Krystian i nie jest gejem. A to inaczej mi mówili. Co ci mówi? Taki Sebastian. Czekaj, nazwij go, już wiem. I tu nie ma dyskusji. Nazwij go, jak kogoś takiego wiesz, bohatera. Od razu wiadomo, że na pompę. Bogdan. Bogdan. Widzisz. Od razu wiadomo, że to jest taki ktoś, wiesz, znaczniejszy. Bogdan. Każe widzisz, Bogdan to mi się kojarzy z kimś, kto jest taki mądro głupi. Taki cwaniacek, kombinatorek, jakaś taka mała menda. I ja jestem Bogdan. A widzisz, a ja nie wiedziałem, dlaczego mi się tak kojarzy. No ale co, nie no, jak tam nadam synowi Bogdan, będzie dwóch Bogdanów na klatce, po ciebie policja przyjdzie, mi dzieciaka zwiną, no. Dobra, już nie będę się zastanawiał, będzie miał tak, jak ja miał. Miał, tak? Rafał. Może być Rafał. Wszystko może. Co z tego, jak i tak będzie miał takie samo nazwisko jak ty? Ocipka. Ocipka! Poczeka! O, to tak. Proszę. Proszę, niech pan schodzi, jak pan się tam czai za drzwiami. Tak, można. Dzień dobry. Proszę pana, czy to jest schronisko? Schronisko, zgadza się. Ale nie, zaraz, panie, nie takie, że tu się pan ze śpiworem prześpi, tylko takie za zwierząt. Dla zwierząt, tak. Bo ja chciałem adoptować królika. A dlaczego nie psa?
No sprzęt to trzeba wychodzić, pies to może ugryźć. Królika, tak? A królika co? To ja zobaczę tam... Nie, przepraszam, że pana posądziłem, bo tu wie pan, teraz takie te podwyżki porobili. To ludzie to przylatują do nas, jeden z drugim, po królika, myk na patelnię i zimnie. Ja to nie, no. Wie pan, panie, tam kratkę widziałem, bym wziął tego królika i pójdę, co? Znaczy, gdzie to, panie, stój, siadaj pan tutaj. Urząd tu jest, papiery, dokumenty, to trzeba powypełniać. Królika, królika, dobrze. Królika, tak. No dobrze, to od początku zaczynamy. Królika, no. Tak. Królika, dobrze. Nazwisko? Wilczyński. Od wilka? No chyba tak. To nie jest wegetariańskie nazwisko. A to musi być? Nie, no nie musi być. Ale na przykład, dlaczego pan się nie nazywa Kapuści? No bo ojciec był Wilczyński, ja też jestem Wilczyński, no. Dobrze. Nazwisko takie. Adres zamieszkania, pod którym będzie mieszkał królik? Lisa Kuli. Przypadek, że lisa, no przypadek. Jaki pan jest znak zodiaku? Lew. Dobrze, dosyć taką, zapytam wprost. Czy pan chce tego królika zjeść? Nie chcę go zjeść. Je pan mięso? No jem, ale tego królika nie chcę zjeść. Ale na zimę czapeczka by się z króliczka przydała, co? Ja już mam czapkę. Z czego? Second handu. Dobrze. Zawód? Nauczyciel. Wszystko jasne. Patologiczna bieda. Czy królik będzie miał osobny pokój? No nie bardzo, bo byśmy musieli wszyscy w kuchni siedzieć. Ile tam jest pokoi? W kawalerce mieszkamy 3 osoby. Zaraz, zaraz. Lisa Kuli, tak? Tak. No panie, no. Czy pan był karany? Za co? Może pan kogoś zabił? Absolutnie. Obdarł pan kogoś ze skóry? Nie. Zjadł pan kogoś? Jeszcze raz panu mówię, nie chcę tego królika zjeść. Przypuśćmy, że panu wierzę. Czy miał pan kiedyś konflikt z prawem? Matka mnie karała, jak byłem mały, jak nie chciałem jeść obiadu. A co było na obiad? Potrawka z królika? Zupa mleczna. Nie było królika potrawki i bieda była w domu. Rodzice co? Też nauczyciele, tak? Tak. Czyli bieda genetyczna. A tam pani. Dobrze. Ile w domu jest osób dorosłych? 2, ja i żona. Ile macie dzieci? 1, syn 7 lat. Dlaczego nie więcej? Co? Dlaczego nie więcej? Nie chcecie, nie możecie. Żona jest bezpłodna, pan nie co? Wie. Żona się nie jakoś nie nadstawia, pan się jakoś nie dobiera. Takie są pytania w kwestionariuszu adopcji królika, czy żona się nie podstawia? Tak. Mogę zobaczyć? Nie. No dobrze, no może dosłownie takich pytań nie ma, ale urzędnik ma prawo zadać pytanie dodatkowe, jeżeli coś jest niejasne. A co tu jest niejasne? Dlaczego nie ma się więcej dzieci? No dlaczego? Kłopoty z erekcją? Co to znaczy? Nie wie pan, co to znaczy erekcja? Mam panu pokazać? Nie! Ja wiem, co znaczy, tylko dlaczego pan mnie się o to pyta. Zaraz, chwileczkę, to jest urząd i ja te zadaję pytania. Nie mam tego typu kłopotów, wszystko działa, konar płonie. Zadowolony? Na co mnie to obchodzi? To pana sprawa. Dobrze, proszę bardzo. Czy w takim razie na widok zwierząt czuje pan dziwne podniecenie? Żona by chciała jeszcze mieć córkę, a ja uważam, że nas nie stać. Możemy zmienić temat? Dobrze, możemy oczywiście. No. Do zwierząt wróćmy w takim razie. Czy na widok zwierząt czuje pan dziwne podniecenie? Jakie podniecenie? Czy obserwuje pan u siebie jakieś nietypowe reakcje? Jak, że co? Nie wiem, no na przykład, że chce się pan o coś pocierać. Nie chce się o nic ocierać! A jak pan widzi futerko, to co pan sobie myśli? To bym pogłaskał. Czym? Ręką. Tylko? A czym jeszcze można królika głaskać, no? No nie. Widzę tutaj absolutny brak wyobraźni. Niedobrze, niedobrze. Z braku wyobraźni zostawi pan uchylone drzwi, królik ucieknie i się zabije. Duży minus. Jak to minus? To człowieku. Następne pytanie. Czy z żoną często uprawiacie seks? Co to za pytanie? Co do pana obchodzi? Ile razy w tygodniu? W jakich godzinach? A i niech będzie. W jakich pozycjach? Odmawiam odpowiedzi. A co to jest za odpowiedź? Co tam chcecie ukryć? Wilczyński, odmawiam macie, odpowiedzi. Macie coś do ukrycia? Czy pana żona w trakcie seksu krzyczy? Co? To czy ważne. Co to pana obchodzi, czy moja żona w trakcie seksu krzyczy? To bardzo ważne, ponieważ w nocy królik chce spać. Powiem panu tak, nie obudzi się. A dlaczego się nie obudzi? Nie obudzi się, że żona, dlatego że żona nie krzyczy, czy że nie uprawiacie seksu? Człowieku, nie rozdrapuj tej rany, to jest ciekawa sprawa. Nie obudzi się, tak? Dobrze, zapędził pan się w kosi róg!
Królik prowadzi życie nocne i ma w dupie, czy wy się tam krzyczycie, czy nie krzyczycie. To pytanie było tylko po to, żeby zobaczyć, czy zna pan zwyczaje królików. Znam. A mimo to chce pan... Nie zna pan. A mimo to chce pan adoptować tego gryzonia. Tak, tak? Adoptuję tego gryzonia. Królik to nie gryzoń. To zajęczak. Gówno mnie to obchodzi. O nie. Za gówno kolejny news. A czy pan wie, czym się różni królik od zajęczaka? Nie wiem. Królik trzyma... Królik trzyma jedzenie w zębach, a zajęczaki jedzą z ziemi. Niech sobie i dupą jedzą, a pan mi go dał. Za dupę kolejny news. Co za... Ile waży królik? Z kośmi czy bez? Przepraszam. Nie, o nie. Co? Pomyliłem się. O, charakter porywczy. Pomyliłem się. Niestabilny emocjonalnie. Kolejny minus. Jakie pan ma oczekiwania wobec królika? Jakie mam oczekiwania wobec królika? To królik zwykły. Jakie cechy charakteru pan preferuje? Oczekuję, że będzie oczytany. A co będzie, jak nie będzie? Zobaczymy. Żartuję. No. No nie. Zbyt wysokie oczekiwania. Królik podany presji może gubić sierść. Ile godzin dziennie planuje pan na zabawę z królikiem? Godzinę. Tylko? 9 godzin. To się przebawi. To ile? 3,5 godziny. Dobrze, a w co pan będzie się z nim bawił? Co się może z królikiem bawić? Różnie można. Można na przykład zrobić mu labirynt z klocków. Zrobię mu labirynt z klocków. Tor przeszkód z butelek. Zrobię mu tor przeszkód. Domek z gazy. Domek z gazy. Można go ugotować i zjeść. Ugotuję go i zjem. Nie! Co? Zagapiłem się! To dlaczego bym powiedział dobrze? Zagapiłem się! Słaby refleks. Królik wyskoczy przez okno, a pan go nie zdąży złapać. Niestety. Kolejny minus. Czy myśli pan o przeprowadzce w ciągu najbliższych 4 lat do większego mieszkania? Oczywiście, że nie. Czy ma pan domek na wsi? Nie. Czy nabył pan ostatnio jakiś towar luksusowy? Nie. A dlaczego pan za mnie wypełnia, jeśli mówię? Czy planuje pan wakacje za granicą? Nie. A w Polsce może do znajomych na biedadziałkę. Czyli odpowiedź D. Coś pomyliłem? Wszystko się zgadza. No. I ostatnia część. Może pan odrobi straty. Czy jest pan gejem? No, nie, tak? Raz w Bydgoszczy z fryzjerem i od razu gej. Ale to akurat plus. Raczej nie. A jaki pan jest stosunek, jest pana stosunek do gejów? A. Niech sobie żyją. B. Niech sobie żyją, byle się nie całowali na ulicy. C. Niech sobie żyją, ale jak najkrócej. Niech sobie żyją, byle się nie całowali na ulicy. Dobrze. Czy geje powinni móc adoptować króliki? Tak, aby się z nimi nie całowali na ulicy. Czy dwutygodniowy płód królika to już królik? Tak, a nawet król. Dobrze, tak pan, brawo. I ostatnie pytanie. Czym zamierza pan karmić królika? Ręką. No domyślam się, że nie nogą. A co jest w ręce? Siano, trawa, warzywa będę mu dawał. Jakie warzywa? Takie, co w torbie mam, no warzywa zwykle. Warzywa. Warzyw pan nie widział, no. No można pan, można serdecznie? No można, no to pan, warzyw dobrze, nie widział. Dobrze, tak patrzę, no dobrze. No. Marchewka, dobrze. No. 1% kurki, dobra. Dosyć tego. Wiem, co to jest. Co? Przepis na królika w śmietanie. Karol Okrasa, strona 68, gotujemy zajęczaki. Przejrzałem pana, panie Wilczyński. Nie dostanie pan żadnego królika. Wynocha stąd. Ale nie, no zlituj się pan. W restaurację najpierw zamknięte, teraz drogo. Pomyślałem sobie, że cholera, zaskoczę żonę i zrobię jej królika w śmietanie. Chce pan zaskoczyć żonę? Tak. To niech pan jej zrobi córkę. W śmietanie? Jak pan ma tyle śmietany, róbcie w śmietanie! Nie jest dobrze erotycznie, dopóki ona jej nie założy. Dobra, nie, słuchaj, nie poddajemy się, to nie jest proste, ale damy radę. Jest! A inaczej, z drugiej strony. A co ona tobie kupuje? Tak zazwyczaj, na urodziny. To zależy, na co jest promocja w supermarkecie. No i na co ostatnio była? 100 kilo żelatyny dostałem. Nogi mi ścięły jak noszę. To jeszcze nic. Moja żona to mi ostatnio taki prezencik zrobiła, że wiesz, dzieciaka urodziła. A to gratulacje, widzisz to, proszę ciebie, naprawdę. Tak, tylko że akurat tak się składa, że na ten prezencik to ona się niestety złożyła z sąsiadem. Taki składkowy. Ty wiem, ja jej kupię taki, proszę ciebie, talerz do oglądania sportu w telewizji. Talerz? Co ty to, Irena lubi sport? Ja lubię. A ona też lubi te łyżwy. Jazda figurowa. Ona się ogląda całe dnie, powtarza nawet
wszystkie te programy tele... I ona przenosi potem, jak ja przychodzę, te nazwy z łyżew na nasze życie łóżkowe. O, ona mówi tak do mnie, dawaj tu ja zadowolona. No, no a ty... Ale ja ci mogę zaproponować tylko krótki program obowiązkowy, kobieta. Jezu! No nie jest tak dobrze! No nie jest dobrze! Przychodzi ojciec do syna i mówi: synu, dzisiaj jest najszczęśliwszy dzień w twoim życiu. A syn na to: tato, ale ja się żenię dopiero jutro. No właśnie dlatego. Na szczęście czasy się zmieniają. Emil? Halo, halo! Dzień dobry! Jest ojciec w chałupie? Halo, dzień dobry! Syn na wieś przyjechał! No idzie, tata, idzie! Emil? O, no Emil, a kto? Emil! Dzień co dobry, mega? Tato! Dawno na wsi nie byłem! O. Co tam w wielkim świecie słychać, powiedz mi? Zmiany, tato, wielkie zmiany. Głównie w moim życiu, dlatego przyjechałem ojca pierwszego poinformować. No dobrze, proszę! Tata czyta. Czekaj, bo to śledzia jadłem, cholera jasna. Łapy brudne, to taka ładna kartka. Uroczysta. Czekaj, bo okulary mi wpadły za lodówkę, wiesz, i kurde. Ale jak tak kąt znajdę dobry, to ja mogę zegarki naprawiać, wiesz? Reżyna i Emil mają zaszczyt zaprosić na ślub i przyjęcie weselne. Ha! Nareszcie żeś się zdecydował. No tak, ślub. No dobrze. Tak, no dobrze. Czekaj, bo to nie jest Grażyna, tak? Nie. Günther. Tak, no, też męskie imię. No, bo to mężczyzna. A ty też. No, też. To tu jeszcze brakuje dwóch kobiet. Jesteśmy tylko my, także, tato, no. Takie buty. O, balewe. Czy ty i Günther ślub, tak? Ślub. Tak. A to nie wiem, to chcecie, czy musicie? Tato, musimy. Musimy, bo się kochamy. Dobrze. Dorosły jesteś, to jest prawda. Ja ci się będę mówił. A chociaż ci powiem, to pierwszy raz w naszej rodzinie to robię. Wujek Kazek miał taką drugą żonę bez cycków, ale to całkiem inna sprawa. Cała reszta hulała, aż tak bardzo się przez to rozwiedli. Jakieś ubranie przygotuję na ten ślub, wesele, no. No właśnie, jak to się ubrać, bo założył normalnie krawat, garnitur, a teraz nie wiem, jakieś różowe leginsy, tak? No czuba se zrobię kolorowego, tak? Nie no, zaraz, tato, jak się ubrać? Normalnie. Tato, to będzie normalny, zwyczajny ślub. No nie wiem, jak panna młoda stoi przy pisuarze. W jednej ręce trzyma sukienkę, w drugiej saksofon. Dobrze, ale tato, mimo wszystko, to nie będzie żadna parada równości, tylko skromna, rodzinna uroczystość. Gdzie to będzie? W Monachium. Gdzie? W Niemczech. A, bo to parafia tego twojego Grażyna, tak? Parafia. No to spowiedzi, żeby ci ksiądz kartkę dał, bo inaczej ci nie będzie ślubu. Nie będzie ślubu. Ja wiem, tato, tylko że chodzi o to, że to nie będzie ślub kościelny, tylko no cywilny. A no tak, jak głupoty opowiada. Gdzie to do kościoła z takim cyrkiem? Panna młoda jest w ciąży, już się ksiądz krzywo patrzy, a co dopiero takie salto. Tak, a więc ślub będzie w urzędzie, a po ślubie zapraszamy wszystkich na takie, no, drobne przyjęcie do arabskiej restauracji. Gdzie to będzie? Arabska restauracja. A, arabska. Dobra, idź. Ci łeb utnął, może w końcu mądrzejesz. Dobrze, się w nią wczepię jak rozbitek w belkę. Dobra, powiedz mi, jak z prezentem robimy, wiesz? Bo tak zawsze miałem przygotowany dla ciebie prezent. I mam gotowe dla ciebie żelazko, nowe, nieużywane, tylko musisz tę duszę dokupić, wiesz? Bo gdzieś przepadła, jak front przychodzi. To nie wiem, czy to Ruscy, czy Niemcy. A zapytaj tego swojego Gintera, czy u niego nie leży. Może wzięli, rzucili na strychu, nie wiedzą, co to jest, zasysta. Dobrze, tato, ale tam prezent w ogóle nie jest ważny, tato. Prezent nie jest ważny, właśnie w ogóle nie będzie prezentu. Aha. Natomiast w czasie wesela będziemy zbierali na ratowanie ginącego gatunku małpy bonobo. Ja ci to żelazko dam, wiesz? U nas na wsi tego bonobo nikt nie hoduje. Ludzie zacofane, tylko świnie, krowy mają.
Dobrze, dobrze, tato, prezent jest nieistotny, tato. Tato, najważniejsze, żebyś ty był na to, dopędziesz. Nie rozmyślisz się. No gdzie, no ja, no przecież to będę, no ja na weselu, czyna bym nie był, no człowieku, przecież, no jak? Własne dziecko się kocha, no jakie by ono nie było. Nawet tak. Za duży jesteś, usunąć cię nie usunę. Gdzie tam takiego byka, kto by się podjął? Może w Czechach. A to jechać, wracać się nie uda i w autobusie będziemy siedzieć, to głupia sytuacja. A powiedz mi tak, bo tak się nie mam kogo zapytać. Tak powiedz mi, bo kiedyś byłeś mały, nie? To żeście na rowerku jeździli, w piłkę grałeś, w kapsle tam z tego. I powiedz mi, kiedy ta wajcha ci przeskoczyła? No to nie pamięta ojciec, jak było? To całe moje dzieciństwo to ojciec tylko ciągle w robocie i w robocie. No to kto mnie wychowywał? Matka, babka, ciotka, ciotki, siostra. No tak, to się można do kobiet zniechęcić. O. Ale żeby aż tak się mścić, to naprawdę przesadza. No trudno, no wiesz, to wszystkiego dobrego ci życzę, no. Chociaż no nie tak to sobie wyobrażałem, ale... No ja wiem, tato, no to najlepszego. Też wiem, no. Szkoda, że tych wnuków nie będzie, no wiem, że ojciec na to całe życie czekałeś. No. Nic nie jest powiedziane. Może ty, może on, próbujcie. Próbujcie! No, ale... Ile on ma lat? No 30 lat, no, to można. Był cichy, słoneczny poranek. Aniela otworzyła okno na ogród. Nad kwiatami latały pszczoły. A wokół nich, od samego wschodu słońca, krążył Szymon. Ukochany pies taty. Ale to nie on miał być bohaterem dnia, więc nie zajmujmy się nim w tej chwili. Do dworu w szybkim tempie zbliżał się hrabia Ryszard. Konno. Przed gankiem Ryszard zeskoczył z białego ogiera. Miał strasznie wysokiego konia. Stanął przed drzwiami do dworu i głośno zakrzyknął. Przekrzykując domagającą wydojenia się sympatyczną krowę Magdę. Dzień dobry! Zakrzyknął, ale odpowiedziała mu cisza. Dzień dobry. Wtrąciło się niepotrzebnie echo. Ryszard wszedł do domu. W tym czasie jego koń pobiegł coś zjeść na miasto. Koń na miasto to gdzie? Gdy Ryszard wszedł do salonu, ścienny zegar z kukułką zaczął wybijać dziewiątą. Kuku! Kuku! Może być druga? Bo do dziewiątej to nie dojadę. Niczym kościelny dzwon zabiło Ryszardowi serce, gdyż przez uchylone drzwi do łaźni zobaczył nagą Anielę. Jak ta, pieszcząc źródlaną wodą swoje smukłe, gładkie, ale już i krągłe i dojrzałe ciało, zażywa porannej kąpieli. Aż ty. Panie Ziółko, Aniela zażywa kąpiela. Wypłukała usta rumiankiem. Ryszard pragnął jej, ale cofnął się onieśmielony. Nie, no weź. Jak się cofnął? I postawił na stoliku flakonik francuskich perfum.
Tomasza się czuje. Które były stylizowane na małe, gustowne wiaderko. Ryszard pomyślał chwilę i rozpylił perfumy po całym salonie. I druga pacha. Przez otwarte okno wleciał opasły polny bąk. Ale zaraz wyleciał. Szkoda, bo to miałem dobre. Gdy w salonie pojawiła się Aniela, zaskoczona widokiem Ryszarda, wyszeptała. Mu do ucha. Co pan tu porabia, Ryszardzie? Tak sobie ryczę. Ryszard uśmiechnął się jeno bezgłośnie. Bezgłośnie. Dobra. Paniżu, czy to jest bezgłośnie? Tak. Nie. Ja usłyszałem bezgłośnie. Czy zostanie pani moją żoną? Spytał Ryszard. Aniela przymknęła powieki. I drugie oczko dawali. No już się nie patrzy. Spod których wypłynął błękitny strumyk łez. Ścieczy mam tylko. Panie Ryszardzie, niech pan wstanie. Ryszard wstał, wziął Aniele w ramiona, po czym oboje zastygli w namiętnym pocałunku. Poczuwaj. Panie Ziemko, co to było? Co to było? Spodnie się panu rozdarły? Co? Namiętny pocałunek. A, dobra. Ja, Wajtuszneda, ja. I żyli długo i szczęśliwie. A już... Ale uśmiechów widzę tutaj. Szanowni Państwo, jakbyście chcieli jeszcze przez chwilę ich zobaczyć na scenę, to... No poczekaj, zabieramy się Państwa. No dobrze. To musicie Państwo, tak jak w tym ostatnim sketchu, po prostu w jakiś sposób ich zachęcić. Mikołaj Cieślak i Rafał Zbieć, czy chcielibyście ich zobaczyć w nowej tej scenie? I teraz naciskamy oklaski. No, można. Proszę Państwa, Polska to od niedawna potęga sportów zimowych. I właśnie dlatego jesteśmy tutaj na mecie biathlonu, gdzie kibicujemy naszemu zawodnikowi. Wspaniałemu Sebastianowi Koniowi, który po morderczym wysiłku już się do nas zbliża. Jest nasz biathlonista, stop! Panie Sebastianie, już tutaj! Meta! Meta! Pan pyta, ja będę wytracał prędkość. Strasznie daleko. Daleko. Co panu sprawiło jakąś taką największą trudność? 50 kilometrów. Niewątpliwie, a coś jeszcze? Zmiany temperatury, wie pan. Pod górę gorąco, człowiek spocony. Myślę, po cholerę te kalesony zakładają. A w dół odwrotnie, zimno, człowieka telepie, myślę, dwie pary trzeba było założyć. Tak na zmianę, raz tak. O czym pan myślał w trakcie tego morderczego biegu? Ja myślałem o tym, jak do domu wrócę, bo samochód na starcie już straciłem. To drugie 50 kilometrów, już nie dał rady z powrotem. Ale jednak sukces! Tak. Sukces, naprawdę! Zajął pan drugie miejsce! Drugie! Najpierw Bułgar, potem ja. Tak, widzieliśmy, że w pewnym momencie wystrzelił pan do przodu jak rakieta. Ci rywale nie wytrzymywali tempa, no to jeden po drugim padali jak muchy. Padali. Wie pan, na szczęście biathlon to nie tylko narty. Iście. No nie bardzo, bo dostałem w plecy. Kula przeszła przez wszystko z w portfelu, wie pan. Tylko jedyna. I co wtedy? Leży pan na tym śniegu, patrzy pan na te wirujące nad panem płatki śniegu. O czym pan wtedy myślał? O czym? O żonie, o dzieciach. Co zrobiłem w życiu, czego nie? I o tym, jak mi przyjmą w sklepie taką stówę z przepaloną dziurą. Ale jednak zerwał się pan na równe nogi i popędził pan w stronę mety. Da, już trzeba było uciekać, bo już dwóch Rumunów do mnie biegło, a mi się nawoje skończyły.
No i ci Rumuni pana dogonili? Dogonili! Dogonili, ale nie przegonili! Nie przegonili! Nie mieli prawa! Bagnet to bagnet! Polska! Polska! Kabaret moralnego niepokoju! Tylko Mikołaj, gdzieś tak na was mieć. Tylko oni tak potrafią rozbawić publiczność. No powiem wam, że mnie... Z czego miasta słyną? W Paryżu jakaś wieża, w Wenecji kanały, to wszystko się sprzeda. W Londynie też wieża, lecz ogólnie bieda. Płynie to, stoi, zjeść się tego nie da. W Pizie wieża krzywa, nie wszędzie tak bywa. Niech żyją Skierniewice, gdzie królują świetne kwiaty, owoce, warzywa. Życzymy państwu wszystkiego dobrego. Wiadomo. I najważniejsze, dużo palenia. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. Kabaret moralnego niepokoju. Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za cudowny występ.